Panie trenerze, dzisiaj w Łaziskach Górnych no niezwykły thriller, bo takiego scenariusza nie napisałby nawet najlepszy scenarzysta. Jak pan widział to spotkanie z ławki? Znaczy, no, kibica na pewno cieszy takie spotkanie. Trzy bramki, sprawy się zmieniały praktycznie z minuty na minutę i po to kibice przychodzą, także o to w tym chodzi. Trochę emocji też było, również też i poza boiskiem, ale to taki jest sport i to musi być robione. A jeżeli chodzi o samą ocenę meczu, no to jak mam być szczery, to my sami ten mecz sobie przegraliśmy, bo w momencie, gdzie było 1-1, to my mieliśmy klarowniejsze sytuacje i pachniało bramką dla nas, no ale zła decyzja jednego z zawodników spowodowała stratę bramki. No ale tak jest. Ja mogę tylko powiedzieć, że zespół po raz kolejny pokazał mega charakter i przy naszych problemach, o których nie chcę mówić, bo żeby ktoś nie zrozumiał, się tłumaczę. Absolutnie, mamy swoje problemy, ale przy tych problemach ci, którzy byli na boisku, zawodnicy dali dużo serducha, dali dużo jakości. Skończyło się 3-3. Myślę, że przy troszeczkę, nie powiem czym, ale lepszych decyzjach, no to być może byśmy ten mecz wygrali. No, dzisiaj dla was to jest strata punktów, zwłaszcza patrząc w tabelę, gdzie cały czas przewodzi Podbeskidzie 2 Bielsko-Biała. No jutro będzie miało szansę powiększyć tą przewagę. Najpierw musi zagrać mecz 90 minut Podbeskidzie i wtedy będziemy się zastanawiali, ale wie pan, ja nie chcę mówić tutaj, bo jest za wcześnie na pewne rzeczy, ale uważam, że na to w jakiej grupie jesteśmy i to jak się pewne mecze układają, to naprawdę moi chłopcy robią super robotę i za to im mogę tylko i wyłącznie podziękować. Jak będzie, no to życie pokaże, bo to boisko weryfikuje pewne rzeczy. Tak jak mówię, najpierw Podbeskidzie musi zdobyć 3 punkty, a potem będziemy się martwić dalej. No i zwłaszcza, że Podbeskidzie macie tutaj jeszcze u siebie w Łaziskach Górnych. No ten mecz no będzie na pewno bardzo ważny do końcowej klasyfikacji w lidze. No tak, ale to tylko się cieszymy na to, że jesteśmy do końca sezonu w grze o coś, nie? Ja pamiętam jeszcze tutaj czasy w klubie, gdzie no niestety walczyliśmy o ten ligowy byt, czwartoligowy. W tej chwili jesteśmy drugi sezon z rzędu w samym czubie, grając do końca o baraże do trzeciej ligi i z tego się należy cieszyć. Oczywiście będziemy wszystko robili, żeby trafić do baraży, a później te baraże wygrać, ale to tutaj na murawie, na boisku będzie decydowało wszystko. Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl.